Częstym przypadkiem, kiedy przychodzi człowiek z zarządu spółki, pyta, czy on nie powinien zrezygnować z tego zarządu, bo spółka ma długi, jest fakt, że przychodzi zbyt późno. Czyli takiemu człowiekowi wydaje się, że jeżeli on zrezygnuje z pełnienia funkcji członka zarządu spółki w sytuacji, kiedy ta spółka już popadła w długi, to nie będzie za te długi odpowiadał. Nic bardziej mylnego. Jeżeli jesteśmy w zarządzie spółki, odpowiadamy za całą kształt tej działalności tejże spółki do momentu, dopóki byliśmy czy też jesteśmy członkami jej zarządu. A więc nie ma to znaczenia, czy dzisiaj rezygnując z funkcji członka zarządu, w sytuacji kiedy spółka ma już długi, ja rezygnuję i pozbywam się jakby odpowiedzialności za te długi. Tak się nie dzieje. Polskie przepisy prawa właściwie przewidują jeden przypadek, kiedy jako członek zarządu mogę zwolnić się z odpowiedzialności za te długi. I tym przypadkiem jest terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki. Bez względu na to, czy sąd w następnej kolejności ogłosi tą upadłość, czy też nie. Natomiast jeżeli Ktoś pyta, czy jako członek zarządu były będzie odpowiadał za długi spółki. Tak, będzie za nie odpowiadał do momentu, dopóki nie przestanie tym członkiem zarządu być. W bardzo prosty sposób można zrezygnować z funkcji członka zarządu. Wystarczy złożyć oświadczenie na ręce pozostałych członków zarządu o tym, iż z dniem określonym rezygnuje się z pełnienia funkcji członka zarządu. Z tym dniem przestaje być tym członkiem zarządu. Warto również dla późniejszych spraw odpowiedzialności ewentualnej wobec wierzycieli dochować należytej staranności i dopilnować, aby ta zmiana została ujawniona również w krajowym rejestrze sądowym. Aby ci wierzyciele, którzy są w stosunku do spółki, powstali i mają jakieś wierzytelności, mieli szansę zapoznać się z aktualnym wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego i przekonać się, że z dniem określonym przestaliśmy być członkiem zarządu, a więc odpowiadamy bądź też nie za długi spółki.